dobry, Kościele. O, tak, rzeczywiście chciałem was wypróbować. Dobrze, że mówicie chwała Bogu, bo tylko chwała Jemu za to, że tu jesteśmy. Amen? Chwała Bogu za to, że tu jesteśmy. To były piękne, cudowne dni. Taka piosenka chyba była. To były piękne dni, wspaniałe, piękne dni. Ale ja mówię o dniach skupienia. O tym czasie od piątku, który tutaj przeżywamy. To dla mnie wielki zaszczyt i przywilej być ponownie w Betelu, w domu mojego dzieciństwa duchowego, przeżywać z wami to, co Pan Bóg czyni pośród was, cieszyć się razem z wami, modlić się z tymi, którzy otwierają się na to, by Pan Bóg zmienił ich życie. To było wspaniałe, kiedy mogliśmy wczoraj tak wielu osobom usłużyć, pobłogosławić ich, powierzyć ich życie Jezusowi. To jest to, po co żyjemy, po co istniejemy jako Kościół. Przyjechałem na dni skupienia prosto z Warszawy. Mieliśmy posiedzenie Rady Kościoła, której częścią jestem. Prosili mnie moi przyjaciele, także ci, którzy pracują w zarządzie Kościoła, abym pozdrowił zbór Betel. To też zrobiłem w kierunku Dni Skupienia, aby podziękować organizatorom za waszą troskę, za wasze działanie na tej płaszczyźnie pomocy osobom zmagającym się ze swoimi dylematami w życiu. I cieszymy się, że możemy to robić i dziękujemy wam za to, że robicie tą wielką misję, służbę miłosierdzia, dobroci Bożej dla tych osób, które tego potrzebują. Niech Bóg wam błogosławi. Niech Pan wam błogosławi. Kościół ma się dobrze, działamy. Dziękujemy Bogu za ostatnie lata. Zbliżamy się do kolejnego okresu zmiany, decyzji kościelnych. Kończy się rok. Niech Bóg błogosławi was zbór na ten czas świąt Narodzenia Bożego, a także na następny rok waszej pracy. Życzymy wam z całego serca takiego wielkiego żniwa dusz w tym rejonie tutaj, w rejonie waszego działania. W ramach Kościoła mam niesamowity zaszczyt pracować na tej płaszczyźnie ogólnopolskiej. Zorganizowaliśmy 14 takich dużych eventów związanych z działalnością i przeżywaniem Ducha Świętego w różnych rejonach Polski. To był dla mnie wielki zaszczyt angażować się i usługiwać także z innymi pastorami, którzy mają tą pasję, tą otwartość na Ducha Świętego wielu ludziom i doświadczaliśmy ogromnego Bożego poruszenia. Pan chce coś szczególnego uczynić w naszym kraju. I wiecie co? Moim największym pragnieniem i marzeniem jest być częścią tego. Być częścią Bożego poruszenia. My tak ciągle wierzymy i tak ciągle modlimy się, że nasz kraj będzie poruszony Duchem Świętym. Ale musimy być bardzo wrażliwi na to, co Duch Boży chce uczynić. Musimy być bardzo otwarci na takie świeże działanie Świętego Ducha. Wiecie, Pana Boga nie możemy zamknąć w żadne ramy, w żadne nasze ramy poglądów, zrozumienia, interpretacji. Bóg ma moc działać tak, jak On sam to planuje. I wierzę, że nasz kraj potrzebuje poruszenia Bożego. Ja chcę się modlić, szukać oblicza Pana, otwierać swoje serce, by Duch Święty mógł przyjść i dokonać czegoś niesamowitego. Nasi ojcowie wiary, nasi mentorzy sprzed lat modlili się o to. Wielu z nich już odeszło do wieczności. Wczoraj odszedł do Pana wielki Boży człowiek, bohater wiary. Też był dla mnie wielką inspiracją. Pamiętam moment, kiedy studiowałem jeszcze w teologicznej szkole i ewangelista, pastor Reinhard Bonke w Londynie modlił się o mnie. Położył na mnie ręce. I pamiętam, byłem takim młodym ustroniakiem, który pojechał rozwijać się duchowo. Miałem okazję być na konferencji
którą on prowadził i pamiętam, jak ten Boży ogień, jak ogień Bożego Ducha dotykał mojego serca. Zawsze był dla mnie wzorem ewangelisty. Przeżył swoje, zrobił swoje, odszedł do Pana w wieku 79 lat. Chwała Bogu za jego życie i za jego służbę. Ci wszyscy bohaterowie wiary mieli jedno na celu, aby oglądać Boże przebudzenie, Boże poruszenie. Bo Kościół Pański to nie jest jakaś mała, zamknięta grupa, ale Kościół Pański to są poruszeni ludzie Bożą obecnością, gdzie tysiące, miliony ludzi będzie przed Bożym majestatem. Biblia mówi w objawieniu Jana, że będzie to jak potężny ocean, gdzie nie widać końca. Będą chwalić Pana wiecznie. Ja chcę tam być razem z wieloma Polakami. Amen? Z naszymi sąsiadami, z ludźmi mieszkającymi w naszych miastach i miasteczkach. Pragnę oglądać Boże poruszenie. Tak Bóg rozwija nas, rozciąga nas, otwiera nowe obszary działania. Ja nie wiem, jak to określić, ale bezustannie czuję taką niesamowitą pasję, aby się rozwijać, poszerzać swoje granice działania, aby nie marnować dnia za dniem, ale służyć Panu coraz bardziej, widzieć coraz więcej ludzi zbawionych. Ostatnio mam też przywilej współpracować z organizacją Nations on Fire w Polsce. To jest taka ponadwyznaniowa organizacja ewangelizacyjna, która ma na celu dotrzeć do ludzi w tym kraju poprzez wielkie eventy ewangelizacyjne. I to działa. To jest to, o co się modlili nasi ojcowie wiary. Pamiętam misje namiotowe, które prowadziliśmy z Michałem Hydzikiem, z pastorem Milewskim, z Markiem Tomczyńskim. Kiedy mieliśmy w namiocie 500 osób, 600 osób, to było wielkie wow, przebudzenie, poruszenie. To działy się wielkie rzeczy, kiedy nawracali się ludzie w tych namiotach, które stawialiśmy w różnych miejscowościach, miastach. Powstawały zbory w Białymstoku, na Podlasiu, gdzie notabene teraz mieszka moja córka z zięcia i z moim kochanym wnukiem, który właśnie jest u nas. Mojej żony też tutaj nie ma, bo dzisiaj prowadzi uwielbienie tam u nas w łazie, służą, chwalą Boga. To jest dla mnie największą radością, kiedy w Białymstoku powstały 3 zbory po misji namiotowej. Niesamowite, to były świetne czasy, lata 90., później 2000 rok. Ale dzisiaj jest nowy dzień i Bóg ma kolejny plan dla naszego kraju. Czy my jako Kościół będziemy otwarci na świeży powiew Świętego Ducha? Czy będziemy otwarci, aby uchwycić się wizji, którą daje Bóg? Wiecie, ja jestem pod wrażeniem, że Bóg powołuje ludzi. Powołuje ludzi w niesamowity sposób. Ja wspomnę, mam taką odwagę i mam też takie przyzwolenie, bo się przyjaźnimy, kolegujemy i razem służymy. Powołuje Bóg takiego byłego piłkarza, który grał w Ekstraklasie, Jakuba Kamińskiego, młodego człowieka, który 5 lat jest człowiekiem wierzącym i używa go na swoją chwałę w niesamowity sposób. Kiedy byłem w Gdyni, w Trójmieście, w hali sportowej, było tam ponad 3000 ludzi. Tak sobie pomyślałem, my pod namiotem mieliśmy 500-600 osób. I kiedy później robił wezwanie, i kiedy Jakub zawołał wszystkich, którzy chcą się upamiętać, chcą pokutować za swoje grzechy, chcą przyjąć Jezusa jako swojego Zbawiciela. Kiedy powiedział, musisz wyjść ze swojego marazmu przekleństwa, w którym jesteś. 500 osób wybiegło do przodu, aby oddać życie Jezusowi. Byłem jednym z pastorów, który się modlił z tymi ludźmi. Pytałem jednego po drugim, o co się mam modlić? A oni płacząc, łzy lały się po ich policzkach. Chcemy przyjąć tego Jezusa, o którym mówił ten młody człowiek. Chcemy przyjąć Go do naszego serca. To była dla mnie największa radość. To znak Bożego namaszczenia. To znak Bożej obecności. Kiedy nawracają się ludzie do Jezusa. To znak Bożego działania. Kiedy ludzie doznają przemiany duchowej w swoim życiu. A później podszedłem do takiego giganta. Był może wyższy ode mnie, napakowany, miał t-shirt, potężne mięśnie, taki mięśniak, bez szyi,
wytatuowany od głowy aż do pasa. I chłop płacze. Płacze jak dziecko. Jaka dziewczyna stała obok, złapała mnie za rękę. Kiedy zacząłem się modlić, kiedy zapytałem go, a o co chcesz, aby się pomodlić? Ja chcę tego Jezusa do mojego życia, bo mam dość tego, jakie mam teraz. Chcę go przyjąć. I płakał ten gigant, który jakby z klatki wyszedł. Jakby wyszedł z jakiegoś, nie wiem, miejsca, w którym stoczył jakąś bitwę, ale otworzył swoje serce dla Jezusa. Wiecie, to jest dla mnie znak działania Ducha Świętego i Bożej obecności. Pomodliłem się z nim. Miał taką zmienioną twarz. A później mnie uścisnął. Myślałem, że mnie złamie. Mówię, Boże, ratuj. Taki był napakowany, wiecie. Ale radość, jaką mieliśmy z tego, co Bóg czynił. Wierzę, że przed nami niesamowite dni. Wierzę, że jest czas dla Śląska. Dlatego też podjęliśmy się wyzwania, aby zorganizować tutaj na Śląsku dzień przełomów, czas przełomów dla naszego rejonu. Już mamy halę sportową zabukowaną w Jastrzębiu. 14 listopada 2020 zorganizujemy tam ewangelizację dla naszego rejonu. Przyjedzie mnóstwo ludzi. Jest wielu już zadeklarowanych. Przywieziemy naszych przyjaciół, kolegów i koleżanki i będziemy oglądać Boże działanie. Bo to jest dzień, który dał nam Pan. To nie jest dzień na dysputy religijne, na kłótnie teologiczne. To jest dzień dla działania na Bożą chwałę. Kościele, musimy powstać. Musimy powstać pełni Bożego Ducha. Przywożę wam pozdrowienia także od Oazy, od zboru, który prowadzę. Też szukamy Bożego oblicza. Pragniemy, aby przyszedł świeży powiew do naszego miasta, do naszej służby. Pragniemy, aby Bóg poszerzył nasze granice. Dziękuję wam, że wspieracie misję w Indiach, którą koordynuję i prowadzę. Tych obowiązków jest wiele. Czasami czuję się niesamowicie zmęczony. Przez wakacje zrobiłem ponad 10 tysięcy kilometrów jeżdżąc po Polsce tylko dlatego, aby głosić Ewangelię, nie turystycznie. Czasami czuję się zmęczony, ale Pan dodaje siły. Pan wzmacnia nas. Dziękuję wam, że pomagacie mi w Indiach. Mam kolejną już 10. podróż zaplanowaną od 14 lutego 2020. Wierzę, że Bóg znów pośle w miejsca, które potrzebują tego duchowego poruszenia. Wspieracie pastorów, którym pomagamy. Wspieracie pastora Abrahama, gdy przyjeżdża tutaj, jest ze mną, dzieli się wizją. Bardzo wam za to dziękuję. Jesteście bardzo hojni. Jesteście otwarci. Bóg będzie wam to błogosławił, wynagradzał. Dziękuję wam za to. Dziękuję wam za to. Już utrzymujemy 130 pastorów, czyli 130 rodzin pastorskich co miesiąc. Posyłamy dla nich środki finansowe, aby mogli tam żyć i działać. Około setkę dzieci mamy na tej adopcji na odległość. Dziękuję wam, dziękuję wszystkim, którzy w to się angażują. A Pan działa niesamowicie. Ja nie muszę nigdzie pisać, na Facebookach zbierać składki, apelować, aby ktoś coś dał. Po prostu Bóg porusza ludzkie serca. To jest niesamowite. W tamtym tygodniu ktoś do mnie dzwoni. Odbieram telefon, nie znam numeru. Przedstawia się. A to tacy młodzi ludzie, którzy byli młodzi, już teraz nie są tacy młodzi. Byli młodzi, którzy byli u nas w kościele i wyjechali. Wyjechali do Warszawy, tam się pobrali i tam żyją teraz, służą Panu Bogu w kościele. Dzwonią do mnie, że modlili się. I Pan powiedział im, gdy się modlili razem jako małżeństwo, że mają pomóc w Indiach, że mają wesprzeć tą misję, którą prowadzimy. Ja mówię, o jak miło, ja nie słyszałem, nie rozmawiałem z nimi, myślę, że z 8 lat albo więcej. Poruszony, mówię, dziękuję wam. Jak to się stało? No modliliśmy się. Przyszedł Duch Święty, poruszył nasze serca i chcemy z naszych dochodów włożyć na pracę w Indiach. Ja mówię, jak się cieszę. Ale kiedy mi powiedzieli, ile chcą włożyć,
To byłem w sklepie wtedy. O mało nie klęknąłem. Wiecie, oni mówią, że z naszych dochodów chcemy wziąć na utrzymanie 5 rodzin pastorskich. A także grupę dzieci. I prawie 6 tysięcy miesięcznie. Na 2 lata zadeklarowali, że będą wpłacać na misję w Indiach, aby pomóc ludziom, którzy są w potrzebie. Bo Pan nam błogosławi, bo mamy dużo, mamy nawet ponad miarę, niż potrzebujemy. I czujemy, że to jest to pole, które powinniśmy zasiać, bo ono przyniesie niesamowity plon. Bóg jest niesamowity. On chce działać w życiu każdego z nas. Powiem wam tak. Kocham Jezusa. Bez względu na to, co się dzieje wkoło, jak żyją ludzie, jakie wydarzenia towarzyszą różnym naszym przeżyciom, kocham Jezusa ponad wszystko i moim największym celem w życiu jest iść za Nim i być Jego naśladowcą. To jest mój cel życia. Przeżyłem już z Nim ponad 38 lat. I ciągle jest coś świeżego, nowego w Jezusie, co napędza do dalszego, radosnego, pełnego pasji życia. To jest jakby rzeka, która nie ma żadnych ograniczeń. Życie z Bogiem jest fascynujące, ale wiecie, tu nie chodzi o to, abym ja wiele o Bogu wiedział, aby wiele przeczytał, abym się wiele mógł powymądrzać, jak ja to rozumiem i jak ja to wiem. Tu nie chodzi o to. Tu chodzi o to, jak bardzo jestem złączony z Nim w tej duchowej więzi. Jak bardzo Go znam dla samego siebie. Jak bardzo Go przeżywam na co dzień, nie na nabożeństwach. Nabożeństwo jest tylko małym elementem mojego życia z Bogiem. Tu, gdy przychodzimy, aby Mu oddać chwałę. Jakieś to było, pastorze, piękne, że mogliśmy ponad godzinę modlić się i wielbić Pana. Niesamowite. Po to tu przychodzimy, aby oddać Mu chwałę, aby się wspólnie modlić, aby wspólnie przeżywać Jego obecność. Ale ponad tym wszystkim chodzi o to, aby w mojej codzienności od poniedziałku do niedzieli przeżywał Boga z takim samym natężeniem, a nawet mocniejszym. Kiedy mam z Nim relacje, kiedy Go wielbię, kiedy z Nim rozmawiam, kiedy Go poznaję, kiedy Go doświadczam, kiedy przychodzi Jego chwała i dotyka mojego serca. To jest niesamowite. Wtedy napędza się życie Bożą obecnością, radością, zwycięstwem, pasją. Wtedy patrzysz na ludzi zupełnie inaczej. Wtedy patrzysz na ludzi i mówisz: Boże, jak bardzo Ty ich kochasz, jak bardzo chcesz im pomóc, jak bardzo pragniesz dotrzeć do ich życia. Panie, zaczynam wtedy się modlić i mówię: Boże, niech będą otwarte te serca. Pomóż mi zrobić, co ja potrafię i mogę, aby do nich dotrzeć, aby dotrzeć do ich serc i powiedzieć im o wielkiej Bożej miłości. Amen. Dzisiaj mam jeden werset dla was. Słowo, które wygłosiłem wiele razy i nie mogłem się odłączyć albo odizolować od takiej niesamowitej Bożej obecności, która towarzyszyła mi w tym tygodniu, przygotowując się na dni skupienia, na wykłady i na słowo, które zostało tu wygłoszone piątek, sobota, to na niedzielę ten werset ciągle mi przychodził. Już wygłosiłem wiele razy słowo z tego wersetu. Ale dziś na nowo Duch Święty przypomniał mi i czułem wewnętrznie, że mam go dziś powiedzieć w Betelu. Że mam go dziś przeczytać i przekazać to, co Duch Święty chce pokazać nam z tego krótkiego fragmentu. Nawet nie będę prosił, abyście Biblię otwierali, bo go znacie na pamięć. Bo wiecie, gdzie to jest zapisane i możecie ten werset zacytować z pamięci, przynajmniej wielu, wielu z was. To słowo brzmi tak. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić,
ponad to wszystko, o co prosimy, albo o czym myślimy. Temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie. Niesamowite słowo. Powiem wam, że nawet teraz, zawsze kiedy go czytam, mam gęsią skórę na plecach. To mi mówi, jak bardzo jestem ograniczony i jak tylko cząstkowe jest moje poznanie. To mi mówi o tym, że Bóg zawsze może uczynić daleko więcej. Bez względu na to, jak się modlisz i o co się modlisz. Bez względu na to, jak pewne rzeczy widzisz i o czym myślisz. Bóg według tego słowa. Czy wierzycie w to słowo? Czy wiecie, że jest natchnione przez Ducha Świętego? Bóg według tego słowa i tak, bez względu na to, co wiesz, o czym myślisz, o co się modlisz, Bóg tak i tak ma moc uczynić daleko więcej. Ma moc uczynić więcej. Ma moc uczynić daleko więcej. To jest niesamowite. To mnie porusza. Ale jest tutaj pewna myśl. Jakby uwarunkowanie. Jakby pewne wyzwanie rzucone każdemu z nas. Bo apostoł Paweł rozpoczyna ten wiersz, mówiąc, że on działa według mocy, która jest w nas. Wow. Według mocy działającej w nas potrafi uczynić daleko więcej. Jakie jest moje pragnienie dzisiaj? Jakie jest moje największe marzenie dzisiaj? Czego tak naprawdę chcę? Czy jestem dziś głodny, aby Bóg jeszcze bardziej we mnie działał? Aby Bóg jeszcze mocniej dotykał mojego serca, mojego ducha, mojej duszy? Czy pozwolę Mu, aby Jego moc, Jego obecność, Jego chwała jeszcze mocniej wypełniała moje wnętrze? Bo według tego działania, które jest we mnie, Bóg zacznie czynić z rzeczy, objawiać się, manifestować się na zewnątrz jeszcze bardziej i mocniej, niż jestem w stanie sobie to wyobrazić. Niesamowite. Kiedy byliśmy tutaj 2 listopada na wieczorze z Duchem Świętym, przeżywaliśmy wspaniały czas. Wtedy dzieliłem się pewnym świadectwem, które chcę też dziś przywołać. Jeśli słyszeliście, to wybaczcie, że powtórzę, ale tak czuję, aby rozpocząć moje przemyślenia związane z tym wierszem. W październiku miałem przywilej być w Stanach Zjednoczonych i tam przez 2 tygodnie miałem okazję trochę odpocząć wraz z żoną, pobyć razem z nią. Mam przyjaciół, którzy nam to zapewniają, którzy w ten sposób o nas się troszczą. Ale także wiecie, jak to jest z pastorami, z ewangelistami. Pojawi się i już chcą, żeby usługiwać. A więc też usługiwaliśmy. Usługiwałem w kilku kościołach. Tam, gdy jestem, mam swój samochód. Trochę już uchwyciłem styl jazdy w Ameryce. W ogóle to jest niesamowity kraj. Nasze media wiele nie mówią. Trzeba tam pojechać, zobaczyć, poczuć to, co się dzieje obecnie w tym kraju. Oczywiście jest tam też wiele zła i niepoprawności, ale też jest wiele rzeczy dobrych, niesamowitych, które Bóg czyni w tym narodzie. I pamiętam pewnego poranka, zawsze rano, ja wychodzę trochę na trekking, trochę pobiegać, trochę na Nordic Walking, to zależy, jaki mam nastrój rano, gdy wstanę, ale staram się też dbać trochę o siebie. To nie jest tylko czas jakiegoś sportu, jest to czas mojej modlitwy, mojego uwielbienia Pana, kiedy łączę jedno z drugim. I wracałem takiego poranka, była godzina 8 rano po takim półtorej godzinnym właśnie czasie porannym i słuchałem radia.
Wiecie, słuchałem radia w samochodzie tylko dlatego, bo gdziekolwiek nie przekręcisz stację w radio amerykańskim, szczególnie w Teksasie, to masz Słowo Boże i uwielbienie. Tyle jest chrześcijańskich stacji radiowych. Tu włączysz, śpiewają i chwalą Pana. Przekręcisz, jakiś kasnodzieja głosi Ewangelię. Przekręcisz dalej, zbierają środki finansowe poprzez organizacje kościelne na różne pomoce dzieciom, poszkodowanym rodzinom i tak dalej, i misje na misje. Przekręcisz dalej, są świadectwa. I tak wsłuchałem się w świadectwo. Dziewczyna opowiada swoją historię, opowiada świadectwo. Miałem jazdy prawie 12 kilometrów, a więc sobie włączyłem, jadąc korki, bo to rano, wszyscy do pracy, i słucham. I opowiada o swoim życiu. Po prostu byłem tak dotknięty, że płakałem w tym samochodzie. Siedziałem i płakałem, jak Bóg działa, jak Bóg może objawiać się ponad to wszystko, o czym myślimy i nawet o co prosimy. W jaki niesamowity sposób działa. Dziewczyna opowiada, jak miała wierzącego tatę, który ją kochał ponad wszystko i bezustannie się o nią modlił. A ona poszła w innym kierunku. Poszła w narkotyki, w rozwiązłe życie. Pogubiła się w życiu. A tato modlił się i kochał ją. Nawet wtedy, kiedy była na samym dnie, tato ją kochał, tato się o nią troszczył, tato okazywał jej Bożą miłość, bo tak czyni Duch Święty. No ale tato nagle zmarł. Zachorował i zmarł. I ona to tak przeżyła. Opowiada to w radio. To jest świadectwo na żywo. W radio mówi swoje świadectwo. Że postanowiła coś ze swoim życiem zrobić. I pewnego dnia padła na kolana i zaczęła przepraszać Boga. Zaczęła dziękować za ojca, który wpoił w nią, zasiał w nią to niesamowite świadectwo. I kiedy tak się modliła, przyszedł Pan i dotknął jej życia. Dał jej totalną wolność. Po prostu Jezus przyszedł i ją zbawił. Dał jej nowe życie. I wiecie, ona przeżyła taką radość. Była tak podekscytowana, że w swojej dziecinnej naiwności postanowiła pisać SMS-y do swojego taty. W jej telefonie był numer ojca. I pisała do niego SMS. I pisała: tato, dzisiaj oddała moje życie Jezusowi. Szkoda, że ciebie tu nie ma. Bóg zmienił moje życie. Jakże żałuję, że nie słuchałam ciebie, kiedy tu byłeś. I wiecie, 4 lata. To jest po 4 latach, ona mówi to świadectwo. 4 lata pisała SMS-y. Każdego dnia. Każdego dnia, gdy wstawała, pisała do swojego taty. Po prostu ja to słucham, mówię, co to jest? No, jakiś inny świat. Ona mówi, 15 października mieliśmy szczególne święto w domu, bo tato wspominał rocznicę ślubu. I to był szczególny dzień. To była szczególna chwila. I 15 października pisała szczególny SMS, bo mama zmarła wcześniej. Pisała szczególny SMS, jak pamięta, jak kocha, jak dziękuję. Pisała te SMS-y. W tym roku, w październiku, znowu 15 wysłała SMS. I kiedy był wieczór, kiedy już poszedł ten SMS i ona wzięła prysznic i wracała do swojego pokoju, a telefon leżał na jej biurku, nagle zobaczyła, że przyszła wiadomość zwrotna. Po 4 latach. Z drżącą ręką wzięła telefon. Kliknęła na SMS-a z numeru taty. Otworzyła go. Nie może uwierzyć. Czyta. Nie jestem twoim ojcem. Ale od 4 lat otrzymuję od ciebie SMS. Kiedy dostałem pierwszego SMS-a, zmarła moja córka. W wypadku samochodowym. Zginęła. I na drugi dzień byłem człowiekiem niewierzącym, byłem człowiekiem załamanym, wpadłem w depresję. Kochałem moją córkę i przyszedł SMS od ciebie. Następnego dnia przyszedł SMS od ciebie,
I tak każdego dnia, i tak poprzez te SMS-y prowadziłaś mnie przed Boży tron i oddałem życie Jezusowi Chrystusowi. A Ty stałaś się moją duchową córką, nieznajomą z imienia nawet, gdzieś mieszkającą daleko i dzisiaj już nie wytrzymałem. Musiałem do Ciebie napisać, aby Ci podziękować za to, co uczynił Bóg przez Ciebie. Pan może uczynić daleko więcej, niż jesteś w stanie pomyśleć, czy sobie wyobrazić. Taki jest Bóg. Niesamowite. Ja wierzę w takie działanie Ducha Świętego. Ja wierzę w takie poruszenie, kiedy Duch Święty przychodzi i zaczyna dotykać ludzi w nadprzyrodzony sposób. Kiedy dotyka naszych myśli, dotyka naszych serc, dotyka naszych wnętrz. Kiedy nagle zaczynamy przeżywać coś, co było niewyobrażalne dla nas. Ja chcę w to wejść, ja chcę tam być. Ja chcę być blisko Pana, ja chcę tego doświadczać. Wiecie, jestem na pierwszym nabożeństwie. Wybaczcie, że od świadectw zacznę, zaraz wrócę do tekstu. Jesteśmy w takiej miejscowości poza Dallas, Waxahachie. Nieduża miejscowość. Zaproszono nas tam do usługi, pierwszy raz jestem w tym kościele. Przyjechaliśmy z Gosią i pastor zaprosił nas na modlitwę. Zespół uwielbienia na zapleczu, mieli piękny budynek, potężną salę, prawie na 800 miejsc. Zaprosił mnie pastor na modlitwę. I modlimy się w takiej sali obok sali głównej, sali modlitewnej. I nagle wpada człowiek. Cud. Krzyczy, płacze. Miał może około 70, pod 70. Siwiutki, siwiutka broda, siwiutkie włosy. Wpada i mówi: cud. Pan uczynił cud. Cud, Pan uczynił cud. Taki trzęsący się, podekscytowany. Pan uczynił cud. Pastor przerwał modlitwę. Mówi: bracie, co się stało? To był człowiek z tego kościoła. Co się stało? A on mówi: kochani, wczoraj moja żona odchodziła. Po prostu przewróciła się w ogrodzie i nagle wywróciły się oczy i zaczęła umierać. I widziałem, że umiera, że sztywnieje. Widziałem, że to wylew albo coś. Widziałem, że coś się dramatycznego stało. Wpadłem przez chwilę w panikę, ale zaraz przyszedł Duch Święty. Wiecie, gdy chodzimy z Bogiem, przychodzi Duch Święty. Przyszedł Duch Święty i mówi: bracia, kochani, położyłem, taki prosty człowiek, położyłem na nią ręce i zacząłem krzyczeć, życie, wróć, do jej ciała. W imieniu Jezusa zacząłem krzyczeć. Ktoś już dzwonił na pogotowie, aby przyjechała karetka, a ja na kolanach obok niej krzyczałem. I nagle Pan ją dotknął i ona otworzyła oczy, siadła i wstała. Jak przyjechało pogotowie, nie było już po co. Bóg ją podniósł prawie z doliny śmierci. Przywrócił ją z powrotem do życia. Tak Bóg chce, abyśmy z Nim chodzili. Amen? No tak, popatrzymy. Ale czy to tak naprawdę działa? Wiecie, modliłem się o wielu ludzi i Bóg ich uzdrowił. Modliłem się także o wielu ludzi i Bóg ich nie uzdrowił. To mnie nie zwalnia z tego, aby ciągle chodzić w wielkiej wierze i pasji, że mój Pan może i pozwolę Mu, aby według swojej mocy działał w moim sercu. Amen. Wiecie, ten fragment jest wyrwany z kontekstu. Wiecie, jaki mamy największy problem? Często rozmawiam z ludźmi, którzy zadają trudne pytania w oparciu o wersety, które wyciągają z kontekstu. To jest największy błąd. Tutaj powstaje najwięcej dysput, nieporozumień i kłótni teologicznych. Ja nauczyłem się czytać Boże Słowo w kontekście. To zmienia zupełnie treść. Nie będę teraz podawał różnych przykładów, które są powodem do argumentacji, bo nie ma sensu. Ale ten werset także jest wyciągniętym z tekstu. Cały tekst tego rozdziału jest niesamowity. Dopiero kiedy czytamy cały ten rozdział, widzimy, co to znaczy, co znaczy ten werset. Apostoł Paweł zaczyna zachętą. Wiecie, zawsze potrzebujemy zachęty, prawda?
Ten rozdział, ten tekst cały połączony zaczyna się od zachęty. Apostoł Paweł mówi tak, nie upadajcie na duchu. To są jego słowa. Powodów może być wiele. Wiecie, ile ja miałem powodów w ostatnich 3 latach, aby podupaść duchowo? Aby zacząć wątpić? Aby stawiać znaki zapytania przy wielu różnych rzeczach? Łatwo jest poddać się takiemu wpływowi na potknięcie nasze duchowe. Łatwo jest się poddać. Diabeł zrobi wszystko, aby nas zniechęcić. Diabeł zrobi wszystko, aby zgasić. Diabeł jest specjalistą, strażakiem od ognia Ducha Świętego. On chce zrobić wszystko, aby zgasić w nas entuzjazm, aby zgasić w nas chwałę dla Boga, radość, poczucie bezpieczeństwa, pewność, że Słowo Boże jest prawdą. Diabeł chce to zrobić. Specjalizuje się w tym. Poprzez różne sytuacje, wydarzenia, okoliczności, wypadki, doświadczenia rodzinne, różnego rodzaju incydenty, które się pojawiają wokół nas. I diabeł mówi, zobacz, widzisz? Nie wyszło, co? Zobacz. Popatrz, jak to wszystko wygląda. I nagle czujesz taką presję, aby się poddać. Paweł mówi, nie upadajcie na duchu. Bezustannie Kościół potrzebuje zachęty. Bezustannie potrzebujemy zachęty. Bo zniechęcenie przychodzi z różnych źródeł. Poprzez różne sytuacje. Poprzez różne wydarzenia. I apostoł Paweł, dalej kontynuując, zachęca wszystkich, bo to jest i do nas także. I mówi tak, zginam kolana moje przed Ojcem. To jest klucz, modlitwa jest kluczem. Jeśli widzisz, jak coś się dzieje źle, trzeba zacząć się modlić. Zginam kolana przed Ojcem, od którego wszyscy biorą swoje ojcostwo. Mamy kochanego Ojca, amen? Kochanego Ojca w niebie. I dalej mówi do nich, od którego wszelkie ojcostwo pochodzi, by sprawił według bogactwa swojej chwały, żebyście przez Ducha Jego mocą utwierdzeni we wewnętrznym człowieku. Mówi, abyśmy zostali umocnieni w naszym wnętrzu, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości do tego miejsca. To jest ten tekst. I pierwsza myśl, którą musimy dziś przeanalizować. Czy pozwoliłem, aby Chrystus w pełni zamieszkał w moim sercu? To jest klucz. Wiecie, co ostatnio podkreślam? My, którzy oddaliśmy życie Bogu, którzy chcemy oddać życie Bogu, nie należymy już do samych siebie. To jest klucz do szczęścia w Bogu. Kiedy uznaję tą prawdę, że moje życie już nie jest moim życiem, ale moje życie należy do Niego, to się wiąże z poddaniem Jezusowi. I apostoł Paweł mówi, musicie pozwolić, aby Chrystus zamieszkał w waszych sercach, w was. Musimy to zrozumieć. Co to tak naprawdę znaczy, kiedy mówimy, niech Chrystus zamieszka w moim sercu? Co to oznacza? Oznacza to, że staje się właścicielem tego miejsca. Kiedy przeprowadziłem się do Jastrzębia i mieliśmy mieszkanie na 8. piętrze, kupiliśmy go, aby tam rozpocząć pracę. Kiedy prawnie został przepisany akt własności, staliśmy się właścicielami tego mieszkania. Zamieszkaliśmy tam razem z żoną. To terytorium należało do nas. Stało się naszą własnością. Pokój gościnny, sypialnia, kuchnia, taki mały pokoik, w którym zorganizowałem sobie małe biuro. To mieszkanie, to M, stało się naszą własnością. I czułem się tam jak w domu.
Czułem się tam pewnie. To było moje. To była moja własność. Kiedy wychodziłem z tego mieszkania, już nie mogłem robić, co chcę. Już nie mogłem tak samo jak tam w środku, bo byłem w swojej własności. Do czego zmierzam? Nie wystarczy wierzyć, że Jezus żyje. Nie wystarczy mówić, że Jezus jest Panem. Trzeba Mu pozwolić, aby stał się właścicielem tego M. Trzeba Mu dać pełną władzę nad swoim życiem. Trzeba powiedzieć, Panie, to kim jestem i co mam, należy do Ciebie. Oto całe moje wnętrze poddaję Tobie. Oto modli się apostoł Paweł, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach naszych. Zamieszkał. To, że żyjesz w Ustroniu, nie czyni Cię właścicielem tego miasta. Możesz żyć w Ustroniu, w Warszawie, w Katowicach, możesz żyć w Jastrzębiu, możesz żyć w Wiśle, gdziekolwiek chcesz, żyjesz tam, tam pracujesz, tam się przemieszczasz, tam masz znajomych, ale Twoją własnością jest Twój dom. Jest Twoje M. To jest Twoja własność. I tam czujesz się najpewniej. Tam czujesz się najbezpieczniej, prawda? Choć różnie z tym bywa. Wspominam tutaj dramat, który wydarzył się w Szczyrku. Tutaj niedaleko. Ale kiedy pozwalamy Jezusowi, aby zamieszkał tu, aby tutaj przyszedł. Bo wiecie, życie z Jezusem to nie jest religia, to nie jest nabożeństwo. Wczoraj Jasiu o tym mówił, to jest niesamowita, codzienna relacja i więź z tym, któremu powierzyłem moje życie. A więc wszędzie, gdzie jestem, wszędzie, dokąd zmierzam, wszystko, co robię, gdziekolwiek się przemieszczam, to nie idę sam, ale idę z tym, który tu zamieszkał. A ten, który tu zamieszkał, jest Panem i ma wszelką władzę na niebie i na ziemi. To nie są jakieś zwykłe doświadczenia. To nie są jakieś proste przeżycia. To jest coś niesamowitego. Oto Bóg uczynił sobie lub może sobie uczynić swojego życia, swój dom, Kościele. Kościół to ja i Ty. To nie budynek. Kościół to miejsce, w którym przebywa Jezus. A tym miejscem jest tutaj moje wnętrze. On tutaj zamieszkał. Ja muszę przez wiarę Mu na to pozwolić. Pozwalam Mu, aby zakorzenił się w moim wnętrzu, aby mnie ugruntował w miłości. Nie w liturgii, nie w obrzędach, nawet naszych zielonoświątkowych. Nie w tradycjach i systemach i programach, ale by mnie ugruntował w miłości. To jest najważniejsze. To jest najważniejsze. Kochać ludzi. Bez względu na to, czy się potkną, czy się nie potkną. Bez względu na to, czy żyją tak, jak ja bym widział, aby żyli, czy nie. Mam ich kochać. Wiecie, to jest niesamowite, jakie my mamy parcie do tego, aby ludzie żyli tak, jak my byśmy chcieli, by żyli. Powiem wam tak. Najpierw zadbaj o siebie. I dbaj o to, abyś Ty żył tak, jak Bóg chce, abyś żył. Amen? To jest podstawa. Nie jesteśmy powołani do tego, by osądzać, potępiać, ociosywać drugich ludzi. Dbaj o swoje życie. Pozwól Jezusowi tam mieszkać. Wiecie, jaką mam wiarę? Że jeśli wszyscy to zrobimy, to nie będzie kłopotów. Jeśli wszyscy tak pozwolimy, Panie, oto moje życie. Weź je totalnie. Zapanuj. Weź swoją władzę nad moim życiem. A więc jest to bardzo ważne, aby pozwolić Jezusowi, by czuł się wygodnie w naszym życiu, by zamieszkał w naszych sercach, by wypełnił nas swoją obecnością. I wiecie, Pan Jezus, o Nim mówimy, zawsze powinniśmy zwiastować Chrystusa. To jest nasze powołanie, mówić o Jezusie. I Pan Jezus obiecał, że napełni nas
Czy przywoła do naszego życia, czy możemy zaprosić do naszego życia Ducha Świętego? Aby sprostać wszystkim wymaganiom, standardom, które Jezus ustanowił. Inaczej będzie ciężko. Potrzebujemy być bezustannie podłączeni pod to źródło niebiańskiej mocy. Pod to źródło Świętego Ducha. I wiecie co? To jest naszą odpowiedzialnością. To jest moją odpowiedzialnością, aby dbać o to, by moje życie było nasycone Duchem Świętym. To jest moją odpowiedzialnością. Nikt tego za mnie nie zrobi. Ja muszę dbać o to, aby Święty Duch, który przychodzi, On chce mieszkać wewnątrz nas. On chce być tam, gdzie jest Jezus. To jest Jego partner. To jest ktoś, kogo On wskazał, że przyjdzie tutaj, aby być z nami. Ktoś, kto ma nas prowadzić, objawiać nam prawdę, pocieszać nas, wypełniać nas, wyposażać nas. Dlatego apostoł Paweł mówi, że możemy żyć w poczuciu mocy Bożej działającej w nas. Poprzez Ducha Świętego. Poprzez Ducha Świętego. Wybaczcie, jeśli słyszeliście już z moich ust ten obraz, ale chcę go przywołać, bo on bardzo przemawia. Bardzo przemawia. Wiecie, co to jest popcorn, tak? A wiecie, jak powstaje popcorn? Mieliście okazję prześledzić procedurę powstawania popcornu? Niektórzy mieli, niektórzy słyszeli to świadectwo, tą opowieść, a więc pamiętacie? Ja pamiętam przeżycie naszych dwóch córek, gdy miały 4-5 lat. Kiedy pewnego razu, wracając z jakiejś podróży, przywiozłem takie gotowe torebki z kukurydzą, przygotowaną, by zrobić z nich popcorn. I to było prorocze odkrycie. Wiecie, że Bóg działa w prostych rzeczach, aby pokazać nam coś proroczo? Czasami my tacy święci, tak ledwo ziemi dotykamy. Święty tak jest. A Bóg w prostych rzeczach pokazuje nam, jak chce działać. To jest niesamowite. Chciałem dziewczynkom zrobić niespodziankę, aby sobie poobserwowały, jak powstaje to, co za chwilę zjedzą. Bardzo ciekawa ścieżka edukacji. A więc miałem takie dwie torebki, bo były dwie. Mówię, to jest dwie porcje dla was. I popatrzcie, jak się robi popcorn. A więc załączyłem kuchenkę mikrofalową. Powiem, że nie jestem zwolennikiem kuchenek mikrofalowych. To moje takie osobiste. I mówię, teraz damy 2 minuty, jak piszę w instrukcji. Okej? Okay? I patrzcie, co się będzie działo. Oczywiście kuchenka była oświetlona, miała szklane drzwi, a więc było widać w środku, co się dzieje. I kiedy kuchenka zaczęła pracować, nagle moc, energia zaczęła promieniami wydobywać się z kuchenki i przenikać do środka ziarenek kukurydzy. Zaczęła wchodzić w nie. Tak, gdy się to robiło, pomyślałem sobie, ła, ciekawe, to tak jak z Duchem Świętym, gdy przychodzi i nas napełnia. Pan daje od razu objawienie. Tak przychodzi Duch Święty, zapraszamy Go, przyjdź Duch Święty, stąp na nas, napełni nas. Moc Boża. A Pan Jezus powiedział, otrzymacie moc. Amen. I będziecie moimi świadkami. Otrzymacie moc. I patrzymy i nagle coś się zaczyna dziać. Te ziarenka zaczynają podskakiwać. Wiecie, zaczynasz podskakiwać, jak cię duch rozrusza. Przestajesz być takim śledziem na nabożeństwie. Chwała Panu. O, chwała Panu. Halleluja. Chwała Panu. Wiecie. Jak Duch Święty przychodzi i zaczyna działać w twoim sercu, ręce same wyskakują ci do góry. Zaczynasz podskakiwać, zaczynasz się cieszyć.
Wczoraj powiedziałem, że Kościół powinien być najbardziej radosnym miejscem na ziemi, gdzie ludzie przychodzą i widzą ludzi prawdziwie szczęśliwych. Amen? Halleluja! Radośni, śpiewający, roześmiani, entuzjastyczni. Dzięki Duchowi Świętemu. Tak, bracie pastorze, ale ty nie wiesz, jakie ja mam problemy. Ja też mam. Wszyscy mają. Nie ma ludzi bez problemów. Nie ma ludzi bez problemów. Wszyscy mają w swoim wymiarze swoje doświadczenia i swoje wyzwania. A radość Pańska, Biblia moja mi mówi, jest moją ostoją i siłą. Radość Panu. Nie taka z powodu komedii. Nie taka, bo sobie drinknąłeś. Nie taka radość, ale z Pana radość. Ona jest święta, dobra i nawet w chwilach doliny ciemnej potrafi się radować w Panu, bo wiesz, że to jest ostoją i siłą Twoją. Amen? I nagle zaczęło się dziać. I tak mówię sobie, to Kościół dotknięty Bożym poruszeniem. Wiecie, zaczęły te ziarenka eksplodować. Pop! Pop! Zaczęły podskakiwać. Pop! 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 Cała kuchenka mikrofalowa nagle zmieniła się. Te twarde ziarenka kukurydzy zamieniły się w białą, miękką, jak to powiedzieć, konsystencję. Powstał popcorn. Przemieniony zupełnie. Tak czyni Duch Święty. Wyobrażacie sobie zbór Betel? W niedzielę rano Duch Święty przychodzi i tu pop, pop, pop na całej sali. Pop, ludzie zaczynają pląsać przed Panem, cieszyć się, wielbić Boga, halleluja. Wyrażać swój entuzjazm, jak wielki jest Bóg, jak wielki jest Bóg, amen? Ale to jedynie może uczynić Duch Święty. To jedynie On może uczynić. Jak do tego dojść? Wiecie, poprzez moją bardzo bliską, zażyłą, intymną relację z Jezusem. Kiedy zaczynam przyjmować to, co On obiecał, nagle te prawdy zaczynają funkcjonować w moim życiu. I nagle doznaję ożywienia. I nagle zaczynam przeżywać coraz to bardziej i coraz to głębiej Bożą obecność. Jest to w domu, w mojej komorze modlitwy, na nabożeństwie, w samochodzie, kiedy podróżuję, kiedy włączam sobie uwielbienie. Czasami wielbię, krzyczę, chwalę Pana i tak się cieszę, że nie ma krytyków obok. I że Panu Bogu się to podoba. Bo Jego błoga obecność wstępuje wtedy na moje serce. I wiem, że On jest. Wiem, że mnie wzmacnia. Wiem, że mnie posila. Przyjdziesz do kościoła, podskoczysz parę razy, a już się z tyłu tam słyszysz takie ukryte głosy. Co on tak podskakuje? Co mu się stało? To są ludzie. Ale w moim domu dużo puszczam muzyki, uwielbienia. Chcę spędzać czas z Bogiem. Chcę przeżywać Jego obecność. Kiedy mam chwilę, rano wstaję wcześniej, otwieram Biblię, zaczynam ją czytać, zaczynam ten dzień. Mówię, zaczynam mój dzień w imieniu Pana. Mój Bóg jest mocą moją, siłą moją, zbawieniem moim. Zaczynam Go wielbić. Zupełnie inaczej wygląda ten dzień. Zupełnie inaczej. Pozostaliśmy powołani do relacji z Nim. Musimy być zanurzeni w Nim. I na koniec, wiecie, o Bożej obecności, o namaszczeniu mógłbym mówić godzinami. To mój temat, którym teraz żyję. Dużo nauczam na temat namaszczenia. Dużo mówię o Duchu Świętym. Dużo zachęcam do życia w bliskiej relacji z Bogiem, we więzi z Duchem Świętym. Ale na koniec taki przykład, który też często podawałem. Dlatego, że dziś tu jest wiele osób spoza zboru, nawet spoza kościoła, uczestnicy Dni Skupienia. Też pewne rzeczy powtarzam, aby może jaśniej, wyraźniej przedstawić temat. Opowiadałem kiedyś historię, którą też osobiście przeżyłem bardzo, kiedy mój znajomy wspominał swój pobyt nad wodospadem Niagara.
Pamiętacie, jak o tym mówiłem? Ktoś pamięta? Może ty pamiętasz. Wiadomo. Jak się ma jednego fana, to wszystko pamięta. Opowiadał mi tak, bo ja nigdy nie byłem nad Niagarą, a więc nie widziałem na żywo, a więc mam zamazany obraz. Ci, którzy byli, to mogą coś więcej powiedzieć. To jest niesamowite zjawisko, to jest niesamowity wodospad. Potężne wody spadają w dół z wielkim hałasem. Wodospad Niagara jest widoczny z daleka. Kiedy się zbliżamy, podobno, tak mi mówił mój znajomy, kiedy zbliżamy się do wodospadu Niagara, to już widzimy, czujemy jego potęgę, ale z oddali, z daleka. Już możesz podziwiać. Już mówisz, wow, to robi wrażenie. To jest niesamowite. I znów, kiedy on to opowiada, to Duch Święty działa. I od razu ja słucham jego, a myśli pewne się pojawiają. I sobie myślę, no to tak jak w życiu z Bogiem. Kiedy Go zaczynasz poznawać, kiedy Go odkrywasz, kiedy zaczynasz rozumieć, jak wielki jest Bóg, kiedy zaczynasz śpiewać, jak wielki jest Bóg, nagle zaczynasz sobie wyobrażać Jego potęgę, moc, majestat i chwałę. I tak, gdy On to mówi, mówię, niesamowite. To tak jak ten wodospad Niagara, to tak mogę sobie wyobrażać Boga, który jest o wiele większy, potężniejszy, robi o wiele większe wrażenie. Jest wszechmocny, wszechobecny, wszechpotężny, prawda? Tak mówi Biblia. Ale On nie kończy. On mówi, możesz podejść tam bardzo blisko. Tam jest taka kładka, taki mostek, gdzie turyści przychodzą i stają przy barierkach bardzo blisko tego wodospadu. I wtedy zaczynasz czuć Jego potęgę. Zaczynasz czuć Jego siłę. Nagle, gdy Cię ta woda opryskuje z bliska, wiesz, jakie to są potężne fale i jaka potężna moc. I sobie tak pomyślałem, to tak jak z nami. Kiedy zaczynamy się przybliżać do Boga i zaczynamy coraz bardziej otwierać się na Jego działanie, zaczynamy sami w sobie odczuwać tą potęgę i moc. Potęgę i siłę. Wiecie, Panu Bogu nie wystarcza, że jesteśmy Jego wielbicielami. O, cudowny jest Zbawiciel, halleluja, chwała Panu. Cudowny jest, o, dobry jest Bóg. Dobry jest Bóg. My musimy wziąć wszystko, co On nam chce dać. To jest dla nas. Wszystkie obietnice, 365 obietnic zapisanych w Biblii, które mówią chociażby nie bój się, jestem z Tobą, są dla Ciebie i dla mnie. Są po prostu dla nas. Ja chcę je wziąć, bo ten potężny Bóg, mój tato w niebie, chce o mnie się zatroszczyć. Chce wziąć moje życie pod swoją opiekę, pod swoje skrzydła. Chcę go poczuć, chcę go doświadczyć, chcę go przeżyć. Tak sobie pomyślałem, no, warto by pojechać i zobaczyć, aby to porównać. Ale wiecie, On nie kończy. On mówi, słuchaj, pod ten wodospad można wejść. Możesz zejść z tej kładki, z tego mostku, zejść na dół i wejść pod ten wodospad. I wtedy On otacza ciebie, przykrywa ciebie, jakby widzisz wodę od środka, jak ona otacza ciebie, ta potęga, ta moc, chroni ciebie, przykrywa ciebie. Pomyślałem sobie, wow, jeszcze długa droga przed nami, żeby wejść w Bożą obecność, żeby przebywać w Bożej obecności, żeby pozwolić, aby Duch Święty, obecność Pana przykryły nas jak obłok. Aby już nie było widać nas, tylko Jego. Aby ta potęga, ta siła nie była z nas, ale z Boga. Pamiętacie, co apostoł Paweł powiedział? Mamy skarb w naszych kruchych naczyniach. Aby się okazało, że ta moc nie jest z nas, ale z Boga. Według mocy działającej w nas, Bóg pragnie uczynić daleko więcej, niż jesteśmy w stanie wyprosić,
pomyśleć czy sobie wyobrazić. Pytanie, czy ja mu na to pozwolę? Czy raczej powiem, Boże, do tego miejsca Ci pozwalam wejść do mojego życia, więcej nie, bo reszta jest moja. Tu jest mój świat. Tu są moje myśli, moje poglądy. Wiecie, Kościół się tak podzielił. Chrześcijanie się porozpraszali. Coraz więcej dysputy i krytyki jeden na drugiego. To musi zniknąć. Wczoraj powiedziałem, że Pan Bóg ani nie jest katolikiem, ani nie jest ewangelikiem, ani nie jest baptystą. I teraz was przerażę, ani nie jest zielonoświątkowcem. To myśmy porobili wszystkie te miejsca, potworzyli je. Bóg jest Bogiem ludzi, którzy Go pragną z całego serca. Bóg jest Bogiem tych, którzy szukają Go całym swoim sercem. Bóg przychodzi do tych, którzy potrzebują Jego miłości, Jego pomocy, Jego ingerencji. I ma prawo przyjść do kogo chce. I żaden z nas nie ma prawa wyznaczać Bogu kierunku, do kogo może przyjść, a do kogo nie. I On ma swój plan. Czasami widzimy, Bóg zaczyna działać i nie jest to zgodne z naszymi poglądami. Nie, to nie jest Bóg, to nie może być Bóg. I za jakiś czas się okazuje, że Bóg wszystko zmienił. Że doprowadził do miejsca takich przełomów w życiu tych ludzi, czy tego człowieka, że jesteśmy w szoku. Ła, koparka opada, ping-pongi takie. Bóg uczynił cud. On ma moc. Musimy się modlić. Musimy Mu wierzyć. Musimy na Nim polegać. Musimy ufać Słowu Bożemu. Musimy opierać na Nim nasze życie. I niech Bóg nam w tym pomoże. Amen.